Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj, jak co sobota, książka. Dzisiaj będzie to pierwsza książka Józefa Mackiewicza, jaką przeczytałem. Zwycięstwo prowokacji. Okładka dosyć dziwna, muszę przyznać. Może nie odpycha, ale też nie zachęca zbyt mocno. W zasadzie nie wiem, o co chodzi. Chyba nikt nie wie. Może o to chodzi właśnie, żeby nikt nie wiedział. Józef Mackiewicz, nie wiem o nim tyle, co jego bracie, cacie Mackiewiczu, natomiast podoba mi się jego styl, tak może zacznę od tego. Dobrze się tą książkę czyta. Jest trochę mniej intuicyjny niż brat. Bardziej stara się, właśnie tam się podkreśla tą swoją metodę porównawczą, czyli bardziej bym powiedział, gdzieś może jest taki faktograficzny niż brat. Ale jeden i drugi jest wielkim erudytą i jednego i drugiego się fajnie czyta. Oczywiście mają różne też podejścia do chociażby do komunizmu, tak? Bo cat Mackiewicz wrócił, Józef Mackiewicz, nie wiem, czy w końcu wrócił, czy nie wrócił, ale kiedy pisał tą książkę, to jeszcze chyba nie wrócił. Tak by wynikało przynajmniej. I o czym on pisze? On pisze tak naprawdę o prowokacji, czyli innymi słowy o pewnym spisku, pewnym, można powiedzieć, komunistycznej manipulacji, tak można powiedzieć, zwycięstwo manipulacji, można by powiedzieć. I pokazuje, że no generalnie temu komunizmowi się udaje wygrywać. Zaczyna tak naprawdę od tej, zaczyna od tego, że w II wojnie światowej mieliśmy dwa systemy zbrodnicze. Jeden się wywinął, uniknął odpowiedzialności, to jest komunizm. Powiem uczciwie, patrząc na dzisiejszy pochód myślenia komunistycznego przez Zachód, myślę, że jest to bardziej prorocza książka, niż nawet on sobie zdawał sprawę. No i oczywiście było to wszystko związane z politycznym dołączeniem Stalina do aliantów. No nie można bestii mieć za sprzymierzeńca, trzeba ją jakoś rozgrzeszyć. No i dokładnie to nastąpiło. I nastąpiło to tak naprawdę kosztem Polski, kosztem prawdy, z czym do dzisiaj mamy do czynienia. Zachód przez to rozgrzeszenie komunizmu tak naprawdę sprawił, że ten komunizm też zwyciężył w Polsce. I on później pokazuje, jakby nie tylko zwycięstwo komunizmu w sensie przedwojennym, w perspektywie i w sensie wojennym, że tak naprawdę, no właśnie to, o czym mówiłem, ale również, że jakby w perspektywie polskich emigrantów, którzy mogli pisać krytycznie o Polsce, okazuje się, że tak naprawdę nie dało się, bo przyjęto tą narrację, w której no tak naprawdę komunizm nie jest tak strasznie zły. A skoro nie jest tak strasznie zły, to trzeba z nim iść pod rękę, a skoro z nim można iść pod rękę, to tak naprawdę sprawa polska, sprawa niepodległej Polski. Pamiętajmy, że w tamtych czasach Polska była cały czas właśnie w bloku sowieckim. Jakby ona była przegrana. Przegrana była dlatego, że no nie można w tym momencie być jednoznacznie antykomunistycznym, kiedy podaje się komuś rękę. No to jakby nie można komuś pluć w twarz, jednocześnie jedząc wspólnie zupę. To się nie da. On to troszkę inaczej wyraził. Nie można jednocześnie chcieć coś obalać i poprawiać. Nie da się. Albo się reprezentuje wrogo ustroju komunistycznego, albo lojalnego opozycjonistę. I jest to książka tak naprawdę też trochę o naszej historii. Jest książką o tym, on tutaj wprost pisze, że przez traktat Ryski myśmy rozwalili carat, dając życie ZSRR. Kilka razy już o tym słyszałem, ale jakby ta książka to potwierdziła jednoznacznie, to my jesteśmy tak naprawdę tymi, którzy stworzyli świat XX wieku, a konkretnie Piłsudski, który stwierdził, że lepiej zniszczyć cara, wroga, którego zna, i sprawdzić, co wyjdzie z komunistów, niż na odwrót.
nie ma żadnego powodu, by nie powstał komunizm na zachodzie Europy. To jest też bardzo, bardzo ciekawa myśl Mackiewicza. Wydaje mi się, myśl, którą my jakby dzisiaj nie przyjmujemy. Wydaje nam się, że komunizm minął. Nie minął. Nie minął. Nie ma żadnej logicznego uzasadnienia, teza, że na przykład Unia Europejska nie może stać się komunistyczna. Po prostu nie ma takiej. Nie ma. Komunizm jest koncepcją zachodnią, a nie wschodnią. Został zaimportowany na wschód, ale jest to tak naprawdę zupełnie zachodnia koncepcja, patrząc na to, jak się ładnie rozwija. Wybaczcie, to no to niestety, to może się tak okazać, że za jakiś czas Europa po prostu do tych swoich koncepcji jednoznacznie wróci. Co powinniśmy jako chrześcijanie robić? Myślę, że myśleć, być czujni i przede wszystkim nazywać rzeczywistość w Boży sposób. A ta książka, myślę, do tego bardzo pomaga. Panie Boże, dziękuję Ci, że możemy właśnie szukać prawdy, wierzyć w prawdę i kochając Ciebie, Panie, mieć czysty umysł i nazywać rzeczy w zgodzie z Tobą. To jest dobre i chwalebne i to jest wielka łaska. Z Bogiem i do zobaczenia.